trudnym momencie widać, kiedy my chcemy, kiedy sobie pomagamy. I tak naprawdę jak będziemy walczyć, zaczniemy ich deptać po piętach, to tam nie grają maszyny. Też popełniają błędy, też są zmęczeni, mają za sobą lot, przelot i tak dalej, i tak dalej. Także tak naprawdę jest wszystko w naszych rękach. Przypilnujmy pierwszą naszą piłkę, zwłaszcza po dobrym przyjęciu i serwisem ostro omijamy piwko, jak się da. Omijamy piwko, ale nasz najlepszy serwis. Let's go! Wyższej do niższej. Teraz będą rozmowy o marihuanie, kokainie, więc proszę wyłączyć. Chyba, że masz jakiś ten procent nierozegrany. Ale że macyrka bierze? Macyrka ma swoje źródła wszędzie, także a my będziemy kupować. W Jastrzębiu też? W Jastrzębiu też. W Suwałkach ma najwięcej. Macyrka prawda to, co on mówi, czy nie? Że co? No, tak czy nie? On zawsze mówi prawdę. Nigdy nie kłamie. Nigdy nie kłamie. Adaś, przed rozpoczęciem tego spotkania mówiliśmy o prognozach na ten mecz. Spotkanie dobiegło końca, widzimy raport z tego meczu. No jak ocenisz to spotkanie dzisiaj? Mieliśmy swoje szanse. Szkoda, że ich nie wykorzystaliśmy. Jastrzębie to naoliwiona maszyna, która idzie przed siebie, kasuje każdego. No trudno, trudno. Mieliśmy w pierwszym secie naprawdę, byliśmy blisko, żeby w pierwszego seta wygrać, a później już byśmy zobaczyli, jak oni na to zareagują. Nie udało się, dopadli nas. No i jedziemy dalej. Sekita miał łydę, a Kuba Popiwczak ma stalowe dłonie. No przyjmuję takie ciosy, że brawo. No. Widzę w nim następnego kandydata do naszej reprezentacji. No, bardziej życzymy tego Mateuszowi Czunkiewiczowi i Pawłowi Filipowi. Oczywiście, będą rywalizować, pewnie, że tak, ale to on się tutaj wyłania naprzód. Trenerze, krótki komentarz trenera do tego spotkania. Trener jak zawsze skupiony, Mateusz. Nie, zawsze skupiony. Szkoda bardzo, że żeśmy przegrali, ale tak naprawdę tak mi się wydaje, oprócz tego drugiego seta, gdzie w środkowej fazie uciekli nam na dosyć dużą liczbę punktów. Fajnie, żeśmy potrafili się podnieść w trakcie tego jeszcze setu i dojść do tych 19 punktów, więc wydaje mi się, że jak utkniemy tę środkową fazę drugiego seta, to ten mecz nie był zły. Zagraliśmy na tyle, na ile nas było dzisiaj stać i tyle. Trenerze, to tak po raz pierwszy w naszych kulisach pomachamy do Kasi i Pawełka. Pozdrawiam moją rodzinę, która kibicuje mi w Suwałkach. A w Lublinie też, moi rodzice. Też no pozdrawiam właśnie, rodziców, pozdrawiamy. Pozdrawiam. MKS Ślepsk, Malow, Suwałki. Razem możemy więcej.